Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym z Wami troszeczkę porozmawiać na temat sprzątania w klatkach w mojej hodowli, jak to często robię, jak to w ogóle wygląda. Także zapraszam na dalszą część odcinka. Obecnie znajduję się przed skrzynią, czyli w klatce, gdzie trzymam większą ilość królików, czyli to są po prostu matki z młodymi. Tutaj mamy jedną rodzinkę, jest samiczka, ona jest tutaj. Karolinka, po lewej 10 dzieciaczków, a po prawej mamy buńkę i czworo dzieci, tak? Czyli tutaj mamy matkę, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tak się, słuchajcie, składa, że nie było mnie przez tydzień. Wróciłem dosłownie w sobotę wieczór. Dzisiaj mamy poniedziałek, a wyjechałem tydzień wcześniej w piątek, więc nie było mnie dosłownie tydzień czasu. No i dzień przed tym wyjazdem sprzątałem wszystkie klatki, za wyjątkiem klatki buńki. Ale o tym, czemu tak zrobiłem, no to już powiem później. No i właśnie tak wyglądają klatki po już ponad tygodniu niesprzątania, bo jeżeli wyjeżdżę w piątek, sprzątałem w czwartek, więc tutaj już mamy ponad tydzień czasu. Tak to się prezentuje. Może na pierwszy rzut oka to nie wygląda najgorzej, ale jakbyśmy tutaj się zagłębili, tutaj, gdzie te króliczki robią kubki, no to byłoby widać po prostu, jak gruba jest ściółka. No, w przypadku klatki obok jest podobnie, jak widzicie, tutaj jest bardzo dużo główienek, muszysk, no bo niestety, ale te muszyska się tutaj zaprzyjaźniają z tym środowiskiem. Prawdopodobnie, jak już nie było sprzątane tydzień, to gdzieś tam mogą już poskładać sobie jakieś larwy i tak dalej. Więc słuchajcie, nie zostało nic innego, jak po prostu brać się za sprzątanie. Ale nie zrobię tego dzisiaj, zrobię to jutro, czyli we wtorek. Przygotuję sobie traktorek, przyczepkę i będziemy tutaj wszystko sprzątać. Jeśli chodzi o to, kto zajmuje się króliczkami pod moją nieobecność, no to mam tu taką jedną osóbkę, która po prostu zagląda, karmi, daje pić, no ale jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, no to oczywiście tego nie robi. Króliczkami no oczywiście głównie zajmuję się ja, więc bardzo się cieszę, że mam taką osobę, która po prostu mi tutaj w czasie nieobecności zagląda i po prostu te króliczki karmi. No dzięki temu właśnie mogę pozwolić sobie tam na taki urlop 7-dniowy, gdzie po prostu mogę jechać i sobie troszeczkę od tego wszystkiego odpocząć. Oczywiście za króliczkami bardzo tęsknię. Przyjechałem w sobotę przed północą i po prostu pierwsze co, no to oczywiście przyleciłem tutaj zobaczyć, co się dzieje. Było lekkie zamieszanie. Ta samica Karolinka była tutaj, czyli z matką. Nie wiem czemu, co tu się stało. I ten młodzieniaszek też był tutaj. Więc podejrzewam po prostu, że ktoś musiał tutaj skrzynię otworzyć i musiał króliczek przeskoczyć. Czemu? Nie mam pojęcia. Nie mam, słuchajcie, pojęcia, czemu się tak stało. No troszeczkę byłem zaskoczony, ale na szczęście nic się nie stało. To jest matka tej dziewczyny. Nic tutaj, żadnego konfliktu nie było. O, tutaj doskonale widać te muszyska, jak łażą. Ale jak się wysprząta, słuchajcie, sandezją zasypie, to one się stąd wyniosą. No ale jest wilgotno i tak dalej, więc te muszyska niestety siedzą. No profilaktyka w takich klatkach raz na tydzień to jest, uważam, taki minimum, ponieważ no, ten gnojownik, który widzicie, to po prostu daje niesamowite ciepło. Jak ja tutaj potem łopatą czy widłami się wkopię, no to po prostu aż ciepłem bije. Króliczki troszeczkę się drapią, muszę sobie je wyoglądać, ale to zrobimy sobie jutro na spokojnie, od rana się wezmę za pracę. Dzisiaj mamy poniedziałek, już takie godziny wieczorne. Ja się, słuchajcie, zaraz zabiorę na działkę po owiec. Sam jestem ciekaw, jak ten owiec wyrósł. No nie było mnie ponad tydzień, więc no nie wiem, co na tej działce się tam podziało, ale to w dalszej części odcinka. No, także tak to się wygląda, tak to się prezentuje, jeśli chodzi właśnie o ponadtygodniowe zajście po prostu tutaj ściółki. Tak widzę, że po prostu jeśli chodzi o wizualnie takie, to nie ma tragedii, ale naprawdę tam jakby się tylko wkopać delikatnie łopatą, no to jest masakra. A ty, kolego, co mi tu prosisz o jedzonko? O? Jaki fajny. Co ty to? Zbliżamy się do klatek zielonych. Tutaj może nie będę wszystkich pokazywać. Pokażę dwie, bo w jednej klatce są dzieciaczki. Dopiero co przed tygodniem, jak szedłem na urlopik, no to je wyciągnąłem. No i tak wygląda klatka. Tutaj widać, dosyć mocno ściółkowały siano, więc tutaj też przydałoby się już sprzątać.
No tutaj najważniejsze, słuchajcie, w lato jest to, że właśnie, no kurczę, trzeba jednak często sprzątać ten gnojownik, bo strasznie daje ciepłem. Mamy temperatury ponad 30 stopni w słońcu, więc co prawda króliczki są tutaj chronione od słońca, ale no niestety ta temperatura i tak się wdaje po prostu do tych klatek, nagrzewa się wszystko, no i króliczki mają gorąco. Króliczki to są oczywiście zwierzęta futerkowe, więc no niestety, ale dla nich najlepsza temperatura to jest kilka stopni na plusie. No a klatka wygląda tak, ponad tydzień, ja im tak mocno, słuchajcie, nie dościelam, one sobie po prostu siano z paśnika wyciągają, ścielą, no i tak to potem wygląda właśnie. Gruba warstwa ściółki jest, uważam, dobra, ale w zimie, ponieważ wtedy jak jest zimno, są jakieś duże przymrozki, tak jak było, nie pamiętam, w tym roku, chyba tak, to tam nawet ponad 10 potrafiło na minusie być, no to kurczę, ten gnojownik tak często nie sprzątałem, dużo było od niego ciepła, więc nawet jak się tutaj wchodziło pod to zadaszenie moje, gdzie są króliczki, no to już było czuć po prostu troszeczkę inną temperaturę. W klatkach zielonych mam też duże dziewczynki, one też miały oczywiście przed wyjazdem sprzątane. No, siema pani niebieska. Siema pani niebieska, mam taką dziewczynkę do sprzedania, jeszcze jedną, jakby ktoś chciał, oczywiście żywą. No a tu pani Walaszkowa, ale jak widać ciężko oddychają, ciężko im jest. Takie temperatury króliczkom nie sprzyjają. Zobaczmy jak wygląda ściółka. Ściółka, bym powiedział, nie wygląda tragicznie, ale też już widzicie, tutaj wszędzie jest siano z paśnika naniesione. No i co to pani robi, co? Przez to też właśnie czasami może być takie mylne wrażenie, że jest czysto, a po prostu królik sobie cały czas to siano ściółkuje, nie? Idziemy do pani Fiony, a pani Fiona nie miała, o matko, ale wykończona. Pani Fiona nie miała, słuchajcie, sprzątane. Dużo ma ściółki. Jej się fajnie w tej klatce, słuchajcie, sprząta, bo zaganiam ją do tamtej dziupli, tutaj wygrzebuję, potem otwieram to, tu wygrzebuję, no i tak to się prezentuje. Ale jak widzicie, no tutaj nie ma tragedii. Królik jak ma taką dużą klatkę, ona ma chyba z 1,5 metra, to naprawdę królik ma bardzo fajne warunki. No ja już widzę, że wow, żebym się przestraszył. O, widzicie, ma jakieś kołtuny tutaj. Muszę ją wyciągnąć i panią tutaj Fionę troszeczkę wyczesać, tak? Biedna taka, gorąco, gorąco, moja dziewczynka taka kochana. No. No i przyszedł tutaj do towarzystwa nasz Diesel. Co Dieseluś, łapiesz szczury? Ej, Tola, nie strasz kota, ty urwi się, ty, zazdrosna jest. Jak głaszczę kotka, to już leci, tak? Żeby ją głaskać, a nie kota. Oj, ty zazdrośnico, ty. Dobrze, że jest taka ładna, grubiutka taka, chodzę z nią na spacerki. No nie możemy zgubić masy, nie możemy zgubić masy. Ty chyba coś podjadasz. I zbliżamy się, słuchajcie, do ostatniej części. Od tego wywołujemy. Taki update'ik nie ma już z nami Kryśki. Jest tu za to pani Balbinka. Właśnie ta młodzież w zielonych klatkach to jest właśnie po Balbince. Co tam pani Balbinko, jak my się trzymamy, co? Takie główienka nie za ciekawe, wszystko w porządeczku. No oczywiście owiec zostawia, tak? Siano mało co je, co się to z tobą dzieje, co? Pani Fioneczko, czy my na jakieś badania musimy jechać? No Fiona to już jest, słuchajcie, stara królica. No już jest taka babcia, można powiedzieć, tak? Babcia moja kochana, babuszka. No, a tutaj młodzież jak, no tutaj dużo naściółkowane, ta klatka w sumie taka troszeczkę nieudana, co tam, temu akurat dostało się duża kwatera, nie w tej zielonej, bo już mi tam zielonej brakło klatek, bo tam powiększyłem te oczka, no i musiałem tutaj gościuwę dać, nie, gościuwa? Oj, gościuwa, co to z tobą jest? Co to z tobą jest? No, także generalnie wygląda źle, ale też już jest ściółka dosyć gruba, no nie ma tragedii, można powiedzieć. Takie klatki jak ta, to będę, myślę, że na końcu sprzątał, bo tutaj nie ma tragedii. Oczywiście im mniejszy królik, tym mniejszy po prostu zasobnik główienek, o, także powiem. Albo Nesquika, to lubię nazywać na to Nesquik. Jeszcze zaglądziemy sobie do Baxa. No a Baxiu wygląda jakby co, jakby miał klatkę posprzątaną. A Baxiu przyjechałem, słuchajcie, on bez słomy, całą słomę wyjadł. Baksiu jest po leczeniu, miał antybiotyk w zeszłym tygodniu, przez 7 dni miał antybiotyk, bo był chory, chorusiany byłeś, tak? No, ale wszystko w porządku, katarek zniknął,
jest pięknie. No i słuchajcie, na koniec odcinka wybierzemy się na działkę. Mam już wiadra przygotowane, sierp, także zobaczymy, co to będzie. No i idę, moi drodzy, jestem właśnie w drodze na działkę. Wiadro w środku, sierp do ścinania. Zaraz zobaczymy, co na tej działce się tam powyrabiało po tygodniu mojej nieobecności. Zobaczymy, czy ten owiec już jest dobry, ale myślę, że tak. A nie ma co przedobrzyć, żeby się po prostu nie zawiązał. Bo to mam owiec stricte dla króliczków. Nie wiem, czy to dobry pomysł, że to kręcę podczas chodu, bo jestem zdyszany jak... Oj, nie ma kondycji. Człowiek tydzień czasu się wyleżał, nic nie robił. I wystarczy. Dęczka, o matko. No i jesteśmy, słuchajcie, jestem właśnie przed moim warzywniaczkiem. Tutaj mamy kilka znaków, jeśli chodzi o cebulę. A jeśli chodzi, tą cebulkę dobrze widać, na przykład tutaj, prawda? Ładnie to wszystko widać, aczkolwiek nie widzę w ogóle marchew. Prawdopodobnie dlatego, że nam wszystko mrówki wyniosły, także muszę się po prostu zabrać najpierw za mrówki. A potem zasadzanie, no jednak cebula nie zginęła, ponieważ no ciężko miały wynieść te, no jak to się tam mówi, taki ze mnie właśnie rolnik, nawet nie wiem jak to się nazywa. No ale wiecie to, jak się sadzi tą cebulkę, tą taką kolbę taką, jakże to się nazywa, nie wiem. Także w tym roku, no co mogę powiedzieć, oczywiście też mnie tydzień nie było, także już jest, są grządki do plewienia. No na przykład tutaj już się jakieś gnidy robią, ale widzicie cebulka. Cebulka piękna, tutaj też jakieś krzoki. O Jezu, jaka ziemia twarda, a nawet nieźle, no. Ale cebulka sobie ładnie rośnie i tu chyba się coś nam przebija. Coś się chyba stało, że się nagle jakaś cebula obudziła. Także nieźle, a jeśli chodzi o marchew, czy wy tu widzicie jakąś marchewkę? Powinno iść w tym znaku. Ja tu widzę same chwasty, no. Ale cebulka ładnie, ładnie idzie. Także jutro, jak widzicie, czeka mnie mnóstwo pracy. Sprzątanie królikom, plewienie, jeszcze tam muszę iść i wyplewić, tam przy tej trawie muszę dosiać, no generalnie rzecz biorąc, no jest sporo roboty, póki co pogodę zapowiadają, ma być bardzo ciepło, tak jak dzisiaj, deszczu mało co, ale ostatnio dużo popadało, także może to wystarczy. No a jeśli chodzi o owiec, no to stało się to, co nie chciałem, żeby się stało, czyli zaczynają się zawiązywać nasiona. Zaczyna się zawiązywać, słuchajcie, owiec. Ja generalnie owiec mam typowo dla króliczków, więc chodzi mi o to samo zielone. No i właśnie o tym mówię. Tu mam niby spokój, ciszę na tej działce. A tam krowa stoi i się przysłuchuje, co mówię do kamery, nie? No co, Mućka? No także tutaj sąsiad ma te krówki. Jak mnie oglądacie, to pewnie wiecie. I tak one tak chodzą za mną, jak tu wchodzę po działce wzdłuż. To one też po prostu są chyba towarzyskie. No i co? No i spóźniłem się z tym owcem. Zawiązał się owiec. No ja tego nie chcę tutaj, tych nasion. To jest dla mnie niepotrzebne. Już się zawiązuje kwiat. Zobaczcie. No ja już tego nie chcę. Mnie interesuje sama ta łodyga. Samo to zielone. I takie po prostu będziemy zbierać dla króliczków. Mam tu tego kawałek. Obsiane kilka metrów. Tutaj jest warzywniak. Tu jest w ogóle nie obsiane, no i tam dalej posiałem tą trawkę. No i tak posiałem, słuchajcie, tą trawkę, że też staram się plewić, ale muszę to jeszcze dopracować. Mało wapna dałem. Trzeba będzie na jesień jeszcze zawapnować. No tak. No tu jakbym chciał jeszcze owiec posiać, no to muszę z traktorek wziąć i tu przeorać, bo sprężynówką, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, idę po wiadro. Jeszcze po drodze, jakbym szedł, to czerwoną koniczynkę zerwałem po drodze. Także będzie na zmianę z owsem. A oczywiście krówki. Siema mordo. Tak, czepię uszami. Co, taka jesteś zadowolona? Tak? No, no, ale masz rogi. Proszę bardzo, jakie ładne krówki. Są krówki mięsne. One idą na mięsko. Z tego, co mi sąsiad mówił, chyba za niedługo. No, ładne stworzonka, podobają mi się takie krówki. Fajne stworzonka. Ale jeszcze sad, ja już pozbierałem siano. Już w sumie to powinienem, wiecie co zrobić. Powinienem wjechać tu żyłką, wykosić to wszystko na równo i po prostu poczekać, aż to odrośnie, znowu siano robić. Bo widzicie, tutaj nie, żyłką nie dojechałem, to tak kurde. No tu słuchajcie, to tak na spokojnie, to mam kurde z 8 godzin koszenia. To tak na biedę żyłkową, bo muszę wykosić od początku pola do końca drogę. Ja pierdolę, no przecież ja się nie wyrobię. No ale za to jabłuszka się już zawiązują, o proszę, jakie jabłuszka tam rosną.
Także jabłuszka będą w tym roku. Dobra, kurde, biorę się za robotę, bo gadam do kamery, a potem się dziwisz, że nie zdążasz. No i udało się już część tutaj skosić, tyle mi wystarczy. Dwa prawie, że pełne wiadra. Także wracamy, słuchajcie, do domu pokarmić króliczki. Ale palma jest, słuchajcie, niesamowita. Za moimi, no teraz z lewej strony słońca, normalnie jest ponad 30 stopni. A ja jeszcze o długich porach, bo oczywiście kleszcze, nie kleszcze, robactwo i tak dalej, trzeba klęczeć na tej ziemi. To trochę przesadziłem z grubością, no proszę bardzo. To są jakieś dresiki takie zbyt grube. Trzeba sobie jakieś cienkie portki, słuchajcie, znaleźć, bo... No ale nie da się inaczej, bo tych kleszczy, dziadostwa... Dobra, wracę. Skończ marudzić. No i dziewczyny już w paśnikach mają owies. I sobie jedzą, nie? Czarnurka. Proszę bardzo, daję im do paśnika, a jak się nie mieści w paśniku, no to rzucam im tak luzem, ale nie chcę, żeby po prostu się to czasami gdzieś tam zapaskudziło, żeby nie nasikały. No to do paśników staram się dawać, nie? Piękna. No i takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Witajcie w moim świecie, gdzie murzy są. Króliczki skaczą wesoło, radość dają w prom, każdy ma.